Jest tylko jeden problem filozoficzny, prawdziwie poważny. Samobójstwo. Orzec, czy życie jest, czy nie jest warte trudu, by je przeżyć, to odpowiedzieć na fundamentalne pytanie filozofii. Chcieliście odcinek o Albercie Camus? To macie. Takimi słowami rozpoczyna on swój esej Mit Syzyfa, w którym to wyjaśnia, dlaczego jego zdaniem warto żyć, stwarzając przy tym termin bohatera absurdalnego. Zdaniem wielu filozofów, filozofujących jeszcze przed panem Albertem, życie jest absurdalne. Nie ma żadnego oczywistego sensu. A w zasadzie, rozważając wszystkie idee po kolei, w ogóle jest tego sensu pozbawione. Dochodząc w ten sposób do ściany, stajemy przed pytaniem, to po co w ogóle się męczyć? Niektórzy myśliciele, jak Soren Kierkegaard lub Fiodor Dostojewski, właśnie w tym bezsensie, w narzucającym się absurdzie naszej egzystencji, dostrzegają ostateczny dowód na istnienie Boga. Ich zdaniem, tam gdzie kończy się logika, jedynym rozwiązaniem jest wiara. Monsieur Camus nie zgadzał się na takie postawienie sprawy. Jego zdaniem absurd naszego istnienia, czyli brak sensu, można rozwiązać aż na trzy sposoby. Opcją numer jeden jest właśnie samobójstwo. Skoro sensu nie ma, nikt nad nami nie czuwa, ani nie ma na nas planu, a życie to ciągłe pasmo rozczarowań, zawiedzionych oczekiwań i frustracji, to nie ma co przedłużać swoich cierpień i najlepiej ze sobą skończyć. I choć są ludzie, którzy z różnych powodów kończą swoje życie, niemniej zdaniem Camus zawsze sprowadza się to do jednej fundamentalnej filozoficznej kwestii. Uznają, że już nie ma po co żyć, więc odchodzą na własne życzenie. To jednak są to nieliczne przypadki. Większość ludzi jakoś inaczej rozwiązuje zagadkę sensu istnienia. Nasz francuski filozof twierdzi, że większość ucieka w bramkę numer dwa, tak zwaną transcendencję. To znaczy decydują się wierzyć, że jest jakiś wyższy, większy, narzucony sens tego wszystkiego. Zazwyczaj jest to Bóg, który z jakichś własnych powodów, dla nas być może niezrozumiałych, chce, abyśmy żyli i, jakby się nam nie wiodło, kontynuowali, bo taka jest jego wola i już. Ateiści jednak też, pomimo niewiary w Boga, wybierają najczęściej tą ścieżkę transcendentalną. Dla osób niewierzących powodem do życia może być miłość, praca, rozwój, dzieci, rodzina, bliscy, przyjaciele, altruistyczna walka o jakiś szczytny cel, na przykład naprawę świata, albo zupełnie egoistyczna gonitwa za przyjemnościami. Camus nazywa jednak wybór drugiej opcji filozoficznym samobójstwem. Postanawiamy istnieć tylko dlatego, że wierzymy w jakiś wyższy cel, którego zdaniem filozofa tak naprawdę nie ma. Wierzymy jednak w iluzję, kłamstwo. Mniej lub bardziej świadomie, dlatego, że jest dla nas wygodna. To co proponuje nam pan Francuz? Zanim zdradzę wam trzecie wyjście, chciałbym, abyście obejrzeli uważnie trwający jedną minutę fragment filmu Matrix Rewolucje. Natknąłem się na niego ostatnio i uważam, że zaskakująco dobrze tłumaczy on filozofię Alberta Camus. Why, Mr. Anderson? Why? Why? Why do you do it? Why? Why get up? Why keep fighting? You believe you're fighting for something, for more than your survival? Can you tell me what it is? Do you even know? Is it freedom or truth? Perhaps peace? Could it be for love? Illusions, Mr. Anderson, vagaries of perception. Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose. And all of them as artificial as the Matrix itself. Although only a human mind could invent something as insipid as love. You must be able to see it, Mr. Anderson. You must know it by now. You can't win. It's pointless to keep fighting. Why, Mr. Anderson? Why? Why do you persist? Because I choose to. Neo, w końcówce całej trylogii braci Wachowskich, to znaczy już sióstr.
staję przed omawianym przeze mnie dzisiaj fundamentalnym pytaniem filozofii. Żeby było dobitniej, rolę filozofii odgrywa tutaj arcyłotrowski agent Smith. Neo mógłby się poddać, nie wstawać. Równałoby się to samobójstwu, choć zapewne agent by go wyręczył. Bohater grany przez Keanu Reevesa jednak wstaje. Dlaczego? Agent Smith próbuje zrozumieć czym, jaką ideą, również sztuczną co sam Matrix, oszukał się Neo, aby zmotywować się do dalszej walki, do dalszych beznadziejnych zmagań. Cóż za piękna metafora życia. Czy robi to dla prawdy, pokoju, miłości? Wszystko to dobre powody, ale zdaniem tak Smitha jak Camus, wszystko to fałszywe wytwory umysłu ludzkiego, desperacko poszukującego sensu. Nie wiem, czy panie Wachowskie, czytały mit Syzyfa, ale odpowiedź Neo trafia w punkt filozofii Camus. Neo walczy, ponieważ taki jest jego wybór. Jego i nikogo innego. Nikt mu tego nie nakazał, nie robi tego dla żadnej wyższej idei. Camus wierzy, że nasze życie przypomina życie Syzyfa. Znacie mit, prawda? Syzyf toczył kamień pod górę tylko po to, aby kamień magicznie wracał zawsze na początek trasy. I tak w kółko, i tak bez końca. Była to praca bez sensu, czysty absurd. I co najtragiczniejsze, Syzyf o tym bezsensie doskonale wiedział. A więc nasze życie jest równie absurdalne i my też powinniśmy dostrzegać jego bezsens. Camus namawia nas jednak, aby wyobrazić sobie, że Syzyf jest szczęśliwy. Choć jest świadom absurdu, to go wybiera. Kontynuuje dla samego kontynuowania, dla swojej własnej decyzji. Albert Camus widzi w takiej postawie pewien heroizm. Bunt przeciwko bezwzględnej rzeczywistości. Prawdziwe bohaterstwo. Bohaterstwo absurdalne. A gdybyśmy mieli kontynuować i żyć tylko dlatego, że taka jest nasza decyzja? Jaką wartość miałaby taka decyzja? Moim zdaniem byłby to najpotężniejszy, prawie boski wybór. Świadomi absurdu, wybierając życie, sami siebie niejako ponownie stwarzamy. Sami nadajemy sobie najważniejszy sens. Oto fundament. Pierwszy krok, aby stać się bohaterem absurdalnym. Dlatego ja skromnie tytułuję się tylko człowiekiem absurdalnym. Subskrybujcie, proszę, i do zobaczenia.